Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanek100 i witam was w czwartym odcinku trzeciego sezonu Zagrajmy w RimWorld Alpha 13. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się zrekrutować tutaj Huntsmana, który od teraz jest Denisem. Oczywiście zachęcam was do pisania swoich ników w komentarzach, tak żebym mógł was również dodawać, chociaż teraz już trochę kolejka do przodu jest zaklepana. No ale cóż, tak mam nadzieję, że się dostaniecie, oczywiście kto pierwszy, ten lepszy. No i cóż, w poprzednim odcinku też zrobiliśmy, postawiliśmy te tutaj panele słoneczne, także dobudowaliśmy tutaj właśnie to jedno więzienie. Zrekrutowaliśmy także kulika, gdzieś tutaj mamy kulika, gdzieś on tutaj sobie, to ten kulik, zając, nie? Nie. Gdzieś tu powinien być nasz kulik. Coś samo oswoił. No, w każdym razie gdzieś tu jest, może to tak? Nie, to dzik, what the fuck, to nie królik. To też dzik, to też nie królik. Dobra, no w każdym razie gdzieś tu mamy królika, a ja już odpalam grę, żeby tutaj bardziej nie przedłużać. No i cóż, czekam, aż tutaj coś się będzie ciekawego działo, nie wiem co. Właśnie się dowiedziałem, przed chwilą przyszedł mi dysk zewnętrzny i najprawdopodobniej po nagraniu tego filmu lecę nagrywać unboxing pierwszy na moim kanale właśnie dysku zewnętrznego, który będę miał w końcu, będę miał po prostu gdzie w końcu przechowywać filmy, bo zajmuje mnie na dysku 300 GB, przez co no nie mam za bardzo miejsca na gry czy inne tego typu rzeczy, bo po prostu mi filmy dużo zajmują, a tak jak będę miał zewnętrzny dysk, na którym sobie będę to wszystko sterował w razie potrzeby, tylko sobie szybko będę rzucał na dysk i dzięki temu będę miał to gdzieś tam zawsze przechowywane, niekoniecznie na jakimś tam zewnętrznym serwisie, gdzie musiał to przesyłać, tylko tak sobie szybko to przerzucę na dysk i dzięki temu zawsze będę miał w miarę szybki dostęp. No i tylko dysku nie zgubię, ale raczej nie, bo nigdzie go raczej nie będę zabierał, chociaż to dysk zewnętrzny, ale ja go zapewne będę trzymał cały czas, pewnie nawet podpiętego do komputera, mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Nie wiem jeszcze jak to zrobię, bo nie wiem czy tam jest długi kabel, bo jeszcze nie odpakowałem nawet pudełka, bo tak jak mówię, chciałbym zrobić unboxing. No i pewnie po nagraniu tego filmu ustawię sobie tam jakieś takie małe stanowisko właśnie i unboxing nagram, tylko właśnie zastanawiam, czy go nagrać na green screenie, ale podejrzewam, że go nagram w innym miejscu, w każdym razie to zobaczycie w unboxingu. Kiedy ono się pojawi, to szczerze nie wiem. Bardzo możliwe, że w ten sam dzień co wy to widzicie, czyli w niedzielę, tak mi się wydaje, że... Jeszcze zobaczymy, jak mi wyjdzie zmontowanie, bo już muszę jeszcze zmontować Włochy. Ja to nagrywam, tak jak mówiłem, we wtorek i jeszcze nawet nie zacząłem, tak więc no, mam teraz montowanie całkiem sporo. No ale tak czy siak postaram się właśnie, żeby już na niedzielę ten unboxing był. A jeżeli nie, no to kiedyś on tam się pojawi jakoś za niedługo, bo na pewno dzisiaj go nagram. O, tutaj jak widzicie mamy kulika naszego, który właśnie wszedł do kogoś, do pokoju, do kogo? Do kamiennego. I mamy nagły atak. Trochę niedobrze. Serio? Tylko tyle? Kurwa, ten niski poziom trudności jest naprawdę niski. No to dobrze, przynajmniej wygramy. Chyba. W ogóle któryś myśliwy nie ma broni, kto? Denis. Ty nie masz broni, oj. Więc mamy same brzytwy. Co to jest? Też z metalu brzytwa, która jest słaba. Chwila, to jest bardzo złe, a to jest słaby. Ale weźmiemy sobie ten bardzo zły, bo jest bardziej nieuszkodzony. Gdzie jest reszta? Ktoś jeszcze? Michcio, chodź, tu. Ktoś jeszcze? Gdzieś tu jeszcze powinien ktoś być. Wiesz, to jest tylko jedna osoba, Boże, mało. W sumie, nie wiem, ten niski poziom trudności jest naprawdę niski. Mam nadzieję, że potem trochę więcej ich będzie przychodzić, tych naszych przeciwników, bo na razie to tak trochę, no po jednym to tak trochę za łatwo, chyba bym powiedział. No ale cóż, tak czy siak poziom trudności już nie zmienię. Czemu wam nie dałem? Wy też tu już szybko ustawiać się. A nie się opierdalacie. Dobra. Ona tu już idzie, my myślę, że szybciej dojdziemy. Oh fuck. Co to za choroba? Muscle... Parasites? Co? Nie wiem, co to jest. No ciekawie. No dobra, to się będziemy musieli nimi tutaj zaopiekować, ale no to dobra, to nie ma problemu, w ogóle tutaj potrzeba łóżko, dlatego to ustawimy dla kolonistów i jeszcze tutaj damy Denisa na szybko. I okej, dobra. No właśnie, jakoś by się tak sensownie ustawić czy coś, bo nie wiem, czy to takie dosyć teraz mamy dobre ustawienie. Chwila, kto tu jeszcze miał broń? Ty miałeś jeszcze broń palną, to się ustaw tu. No a tutaj będzie nasza armia, która walczy wręcz i podejrzewam, że ta armia, która walczy wręcz... Właśnie ją zaatakuję. Teraz. Nawet bez osłony już tutaj tych naszych ludzi od strzelania. Ona i tak... Oj, trafiło z łuku, wow. No nieźle. No dobra, no nie ma zbytnich szans. Tutaj z nami. Chociaż kamienny trochę widzę oberwie. Ale już tutaj zostanie przez nas zmasakrowana. Naszymi tutaj brzytwami i nożami. No dokładnie, tak jak mówiłem.
Tak więc nawet bez strzelania trochę rannych mamy, co nie jest zbyt dobre, ale dobra, tutaj na pewno zdejmiemy z niej ubranie. Zdejmij tak, o. I weźmiemy trochę jedzenia, weźmiemy też trochę tego drugiego jedzenia, okej. Dobra, a nie, to przepraszam, to był łuk, no dobra, okej. Jeżeli chodzi o te choroby, to trochę słabo, chwilę, kto to ma? Chyba ty. Tak, i Wiktoryna. Tak. Tak, Wiktoryna jeszcze ma, okej. No dobra, to oni będą leżeć na pewno teraz w łóżkach, tylko mam jeszcze leki, mamy, dobra, jeszcze leków mam dużo, okej. Mi się pomyliło z moim innym save'em, który gramy na streamach, tam mamy trochę mało leków, ale no tutaj widzę, że tego problemu mieć nie będziemy raczej. No dobra, przyspieszmy czas. No wy oczywiście będziecie odpoczywać w łóżkach, no bo jesteście chorzy. Tutaj was za chwilę Artur będzie już tutaj opatrywał. Mamy gości skądś tam, mało ważne skąd. Macie coś na handel? Nie macie zbytnio. Co tu w ogóle mamy? Co to jest? Złoto? O, co to jest? No ciekawa rzecz. Tu mamy też trochę żelaza. O nie. Oh no! Tylko nie to. Fala gorąca. O kurwa, nie. O nie. Oh fuck. Oh fuck. Niedobrze. Powiem tak, niedobrze. Fuck. Cholera. Hem. To nie są przypadkiem zakwasy? Nie jestem pewien. Może oni mają po prostu zakwasy. W sumie. Szybciej się męczy. Ale nie wiem, czy ten... Czy to ona musi leżeć w łóżku, żeby to wyleczyć, czy nie? Nie wiem w sumie. Nie wiem, co to znaczy. Coś z mięśniami, no, ale nie wiem dokładnie co. Może naprawdę zakwasy. W sumie, jak ma się zakwas, to trochę boli i trochę się nic nie chce robić. Szczególnie takie właśnie rzeczy związane z ruchem i tak dalej, ale no, nie wiem w sumie, czy to to. Kurwa. Nie. Boże, już 50% urosło, o nie. Fuck, no nie. Kurde, może mieć problem z lekarstwami, jeżeli szybko nie wyhodujemy tych ziółek. Cholera. O, przepraszam, walnąłem w ten, w biurko. Mam nadzieję, że nie było mocno słychać. No cóż, trochę słabo. Ile nam lekarz zostało? 9, mało. Kto nie ma broni? Denis, czemu ty jeszcze nie masz broni? Pojebało cię. No czemu ty tego nie wyekwipowałeś? Miałeś to wyekwipować, kurde. Nie wiem. To jest nasz kulik w ogóle. Coś go nauczyliście? Nie. Super. Jak tam jego potrzeby? Dobra, widzę najedzony kulik nasz tutaj. Będziemy mieli własnego kulika. Już nawet mamy. Tylko teraz musimy go jeszcze nauczyć wielu fajnych sztuczek i będziemy mieli zajebistego królika. Jej. Dobra, chwilę, zobaczmy tych tutaj. Jeżeli chodzi o te zdrowie. No nie wiem. No zobaczymy w sumie. I fala gorąca. Szczęście w pomieszczeniu. Oj, tu się zaczyna robić gorzej. No. Tutaj to już w ogóle, bo tu jeszcze od generatora. W tym naszym głównym pomieszczeniu jest spoko, gorzej tutaj, bo tutaj nie mamy klimatyzatorów dodatkowych, ale jeszcze zobaczymy, jak tu się naprawdę gorąco zrobi. No to wiadomo, zainwestujemy w więcej klimatyzacji, zdecydowanie. Jeżeli coś zaraz ktoś będzie dostał jakichś udarów. Tutaj u nich będzie dosyć słabo. Mam nadzieję, że ta fala gorąca minie. Skończył 20 godzin. Aha, tutaj się nalicza, kiedy się skończy. No, na razie się nie skończy. Podejrzewam zbyt szybko. No ale cóż. No mam nadzieję, że nikt nie dostanie jakiegoś udaru. Bo będzie słabo, goście. Znowu. O, i można coś pohandlować. Dobrze, niech oni tu przyjdą. Bliżej do nas. I kto jest naszym najlepszym tutaj socjologiem, że tak powiem? 8. 9 ma... 10 nawet ma kamienny. Kamienny. Gdzie ty jesteś? A, ty tutaj kopiesz. Dobra, chodź tutaj. Pogadaj trade. Dokładnie. Wow, oni się tutaj tak trochę pobagowali, czy mi się wydaje. Dobra, w każdym razie. Zobaczmy, możemy od nich kupić trochę lekarstw. I się właśnie nad tym troszeczkę zastanawiam. Możemy od nich także kupić posiłków, ale to mi nie jest potrzebne. Możemy także kupić strzelbę i granaty EMP.
Wiecie co, ja tych leków to bym sobie wziął za 91. Dobra, ale leki się przydadzą. Zdecydowanie, weźmiemy sobie, weźmiemy. Czemu by nie? Przynajmniej nie będziemy mieli tego powiadomienia chyba. No, dokładnie. Tak więc, dobrze, przydadzą się te leki, myślę. To nie była zła inwestycja, podejrzewam. Szczególnie jakby jeszcze mi nie rozwaliło tych tutaj plonów i miałem te roślinki wyjaśnięte wszystkie w 65%, czy tam 55%, no to fajnie by było, wtedy by było dobrze, bo bym pewnie nie kupił tego, no ale tak to niestety trochę słabo jest. Dobra, i za prądu to mamy aż nad to. W sumie można się zająć tą klimatyzacją, tylko gdzie to będzie temperatura, klimatyzator. Na pewno chcemy ochładzać te pomieszczenia. W sumie może tutaj postawimy, tylko w ten sposób. O, tak o, w każdym pokoiku, tutaj również, żeby nam chłodziło trochę generator. Tutaj już się powinno, chwilę, tu się chłodzi? Nie, wej, tu się w ogóle nie chłodzi, to jest dobre. No, ta szpiżarnia się w ogóle nie chłodzi. W sumie tutaj dla naszych więźniów też damy. Od razu. Co to tak, Boże. Mam dziś chyba szalonego dzika. Ten tu. No właśnie. Chodź, upoluj tego dzika, gdzie on jedzie. Tu gdzieś idzie, dobra, chwilę. Upoluj go. Okej, zobaczmy. Kuźwa. No potrzebuję kogo. Dobra, potrzebuję wszystkich. Atak. Come on. Atak. Ty uciekaj, bo cię zaraz zje ten dzik, kurde. Bo dzik oszalał. Dobra, oni mają wszyscy miecze, tak więc powinni sobie z nim lepiej poradzić. Dobra, walcz wręcz. Ty jesteś w tym dobry w miarę. No, umieraj, dziku. Come on. Dobra, okej, udało się. Ktoś by go jeszcze tylko dobił. Pobij na śmierć. Trzeba go dobić. Już dobiłaś, dobrze, okej, okay, mamy dzika, polowanego, okej, okay. Nice. Znowu trochę rannych, to już nie aż takie nice, ale no trudno. Tu jeszcze widzę, klimatyzator buduje, dobrze. Podejrzewam, że do nich potrzeba dużo metalu, dlatego damy od razu jeszcze tutaj polecenie na kopanie. Polecenie, kop. Tutaj chyba jeszcze, no właśnie, tu mam jeszcze wciul, podejrzewam, złoża. Oby. Gdzie myśmy jeszcze kopali? Tutaj. A tu już widzę tak dosyć niewiele tego metalu, chociaż zapasu mamy sporo z tego co widzę, tak więc to raczej problem nie będzie. No i zdecydowanie trzeba zainwestować w tą klimatyzację, bo tutaj już się robi troszeczkę za gorąco. A już tutaj widzę, dwa są budowane, szczególnie w tych najgorętszych pomieszczeniach, czyli tutaj przy generatorze, gdyż ten generator ostro grzeje. Co w zimie jest dobre? Niekoniecznie w lato, kiedy jest jeszcze fala gorąca. Znaczy właściwie wiosna, kiedy jest fala gorąca. Mam nadzieję, że nikt nie umrze, bo się trochę zasmucę. I trzeba nam ubrań. Gdzie tu jakieś truchła są? Tu, dobra, mam jakieś ubrania, chwilę. Kto jest bez ubrania? Denis, ty jesteś bez ubrania, chodź tu. Załóż. Mnie to. Gdzieś coś jeszcze? No tu w ogóle... O, ma follow, tam. Kurde, już się rozkłada, nie, to nie będziemy jeść rozkładającego się mięsa. Kurde, nie wzięliśmy go. A tu jeszcze są spadnie, wait. Denis. Załóż. Okej, dobra, Denis, ty już nie jesteś goły. Jesteś goło klates, ale masz spodnie. Tak, już chwilę, zobaczmy potrzeby. Chory, pesymista, średnio... Przepraszam, boli. Oj, udar cieplny. Czemu te udary cieplne, cholera? I czemu ty budujesz? Ty pomagasz przy budowaniu? Dobra, to w sumie pomagaj, no dobra, przyda się. Dobra, o, tutaj zbudował, bardzo dobrze. A, tylko tu nie ma prądu, hehe. przewód. Podciągniemy tędy. Mam nadzieję, że starczy, na wszelki wypadek dam jeszcze tak. Zbudujcie tutaj przewód, bo trzeba to zasilić, bo tu jest za gorąco, tu się jedzenie psuje. Szczególnie mięso. Cholera, ja się dziwię, że tak szybko mięso ubywa, tu po prostu było gorąco. To idź się połóż. Ty tu masz łóżko, tu. Come on. Come on, ej, ty. Idziesz tam? Okej, okay, dobra. Okej. Okay.
Odkryty obszar, zobaczmy. Tutaj, nic tu nie ma. Okej, dobra. Budujcie jeszcze tę klimatyzację. Oj, ta fala gorąca. Troszeczkę już zaczyna mi doskwierać. Michał, weź ty się nie opierdalaj, proszę cię. Tylko najpierw zbuduj tutaj, żeby Wiktorynie nie było gorąco, bo jeszcze się nabawił udaru. 21 stopni oczywiście. Wszędzie. I także tutaj się zajmij pracą nad tymi kablami. Bardzo to jest też ważne. Artur, ty byś się zajął. Zająłbyś się Wiktoryną. Dobra, już się tym zajmujesz, okej. Ty tu buduj kable. No, budujesz te kable, buduj. Już? Masz zasilanie? Masz, dobra. Jezus Maria! Nie wiem, czy... Fak, źle go postawiłem, cholera. Rozbierz. Shit. Michcia, rozbieraj to od razu. I od razu stawiaj nowy. Tylko tym razem dobrze. O, dobra. Od razu go jeszcze zbuduj. No, zbuduj. Zbuduj. Bo nam się będzie psuło to jedzenie. Potem zjesz. Trochę cię przemęczę, ale musisz. Buduj to. Buduj. No budujesz to? Gdzie ty jesteś? Jezus Maria, jak daleko. No ale kurde, zbuduj to. No zbuduj. Dobra, widzę, że ty, póki to ty zbudujesz, to ta chwila minie. Dobra, zjedz. I zbuduj. Dziękuję, w końcu. No, okej. Jak tam ty? Dobra, jest chyba dobrze. Już widzę, nie ma chyba nich udaru. Ciekawe, czy ktoś ma udar. To jest dobre pytanie. Mam nadzieję, że nie. O, ktoś tu w ogóle do nas przyszedł. Ale chyba nie możemy pohandlować, niestety. Dobra, tu wszędzie 21, tutaj też, tutaj... Wow, nawet tutaj się dobrze chłodzi, dobrze. Bardzo ładnie. Shorty? O, nazwali go chyba. Tak, Shorty, tak. O, widzicie, nazwali go, nice. Czyli coś go pewnie nauczyli, dobrze myślę? Nie. Haha. No i dobra, uczcie tego królika pomału. Miejmy nadzieję, że czegoś tam go nauczycie, chociaż widzę strasznie powoli idzie. Kto się tym w ogóle zajmuje? Tracer, no wy... 6, 5, może nie. Tutaj 8 i 8, no to wy się zajmujcie we dwóch. Dobrze, tutaj Denis ładnie buduje, okej. Tutaj już też będzie w miarę chłodno. Nice. A Jezus Maryja, zdrowie, udar cieplny ekstremalny. Dlatego mamy problem. Czemu? A, nie robisz, bo nie masz mięsa. O Jezus Maria, chwilę, zapomniałem o tym kompletnie. Jakieś mafalo, z nich dużo mięsa, czy coś. Tu mam mielonków, cholera, ale one są daleko. Ale widzę, że nic lepszego nie mam, no cóż. Więc upolujcie mi tych jelonków tutaj, dosyć sporo. Bardzo proszę, bo nie mam niestety za bardzo jedzenia. Już tak trochę. Artur, idziesz? Idziesz, dobrze, okej. Poluj jak najszybciej. Bo potrzeba nam niestety troszeczkę tutaj jedzenia. Tego takiego lepszego. Czuję, że ten nasz więzień może trochę umrzeć. Ma udar duży. Niestety. Byleby żaden z naszych kolonistów, którzy już są kolonistami, żeby nikt z nich się nie nabawił. Bo wtedy będzie gorzej. Królik powąchał zwłoki tej sarny. Oj. Hem. Denis. Ech. Uratuj go. Mamy gości. Możemy z nim pohandlować później. Czemu by nie? Gdzie ten Denis leży? Tu gdzieś. Zabrali go? Zabrali go, dobra. Okej. Nie wiem, coś tu ktoś gotuje? Powinien. No, czemu tutaj go położyły? A, bo on tu ma pokój. Dobra, okej, już wszystko wiem. Dobra, Artur, opatrz go od razu, dokładnie. A czemu on nie był? A bo to go jeleń tak załatwił, aha!
Nie ma fali gorąca! Jest! Jeszcz! Bo to wiecie, jelonek się na niego rzucił, to wszystko wyjaśnia. Dobij jelonka, dobrze. Dobij jelonka! No dobij go! Jezus Maria, ty zajdzie. Dobra. Deniz wyleczony. Tyle dobrego. Już się przestraszyłem, że udar, ale na szczęście już widzę, mija fala gorąca. Tak więc tyle dobrego. A i musimy troszeczkę pohandlować. Zobaczmy, trade with Ben. Czemu by nie? Również macie trochę leków do kupienia, ale na razie mi nie będą myślane potrzebne, tak więc damy sobie siana z handlem na razie. Oni sobie już stąd idą, ok. Jak tam tutaj? No jeszcze trochę tego żelaza jest do wykopania, dobrze. Czy tam metalu, może nie żelaza bardziej. Powinien powiedzieć. Wiktoryna, czemu ty się nie zajmujesz tym? Proszę cię, gotuj, bo tutaj masz już składniki, tak więc... Dobrze było, jakbyś właśnie trochę pogotowała. W ogóle mam mało kobiet, chyba jedyna Wiktoryna. No. Tylko ona tak trochę jest ten... A nie, ona nie jest gej. He. A, chwilę, tu mamy lover, Julian Alf... No, to, no tak, zapomniałem o tym, przepraszam. To w ogóle może mieć jakoś ślub, tylko nie wiem jak. Bardzo możliwe, że trzeba to takie... gdzie to było? To było gdzieś tu? Tak, marriage spot. Jakbyśmy tutaj dali gdzieś marriage spot, to by może był jakiś ślub czy coś. W sumie trzeba by im zbudować jakąś może sypialnię. Taką dla dwóch osób. W sumie to nie byłby zły pomysł. I chyba to zrobimy. Może tutaj w tej sypialni, a tą zostawimy wolną. Myślę, że tak zrobimy, wiecie? Tak zrobimy. Za chwilę się tym zajmiemy, tylko niech... Michał, gdzie jesteś, Michał? Michcio! Gdzieś ty uciekł, tu. Chodź tutaj. W sumie nie. Dobra, zrobimy tak. Po pierwsze, to musi Artur wstać. Dobra, jeszcze trochę odpoczywasz, okej. No to odpoczywaj, odpoczywaj. A bo w sumie zrobimy od razu tutaj, damy rozbierz. Ty się od razu tym zajmujesz. Bardzo szybko. Bo tu za chwilę trzeba będzie postawić podwójne. Breakdown klimatyzator, niedobrze, trzeba będzie go naprawić. Ale wpierw trzeba postawić to podwójne łóżko. Okej. To luksusowe, a to jeszcze złota potrzeba, to nie. Dobra, czekamy. Okej, okay, stawiamy. W sumie to się nie będzie... nie, dobra, to jednak nie wypali. O tym nie pomyślałem, że to może w sumie nie wypalić. Trzeba im zrobić coś większego. Tylko teraz pytanie jak? I gdzie? To jest przede wszystkim pytanie. Tutaj gdzieś może coś... Albo może gdzieś tak w sumie... W sumie trochę wiem jak. Zobaczymy, czy to tutaj równo wyjdzie. Jakbym zrobił tak, jeśli tutaj bym to jakoś tak wydzielił, musi być co najmniej 4. Taka by była trochę duża. Ale dobra, powiedzmy, żebyśmy im tutaj zrobili, co by mieli. Podłoga drewniana. Tutaj też. Trzeba będzie także więcej klimatyzacji. Tutaj i tutaj. Gdzieś. Okej, okay, mało ważne jak. I meble, podwójne łóżko. I damy je gdzieś tutaj tak bardzo na środku w miarę. O, gdzieś tak. Oczywiście lampka. No i dobra, jesteście. A tu będzie taki hall. Nie wiem, co tu jeszcze będzie. Michcio, zajmij się przede wszystkim na double bedem. Żeby oni mieli gdzie spać. Dobra, widzę, że się nadal zajmujesz, okej. Okay. A tutaj, tak czy jak postawimy jedno łóżko, tylko ono będzie po prostu na razie wolne. Tak samo to będzie wolne. Myślę. Tylko na razie musisz tutaj mi chciał zbudować. No, zajmujesz się tym, czy się nie zajmujesz? Rób to. A, Denis będzie robił, okej. Okay. Niechaj robi Denis. Mnie to nie przeszkadza. Ale że on to robi trochę wolniej, ale to nic. No, come on, szybko, bo już zaraz trzeba kończyć odcinek. Fajnie było, jakbyśmy jeszcze tutaj tą sypialnię dodatkowo zrobili. Jednak. Zajmie się ktoś tym łóżkiem, come on. Rób to. Rób to, rób to. Bo już trzeba kończyć ten odcinek. No, rób to. Oto łóżko.
No zrób to. Któryś. O, dziękuję. W końcu. Dobra, jeszcze tylko ustawimy im tutaj właścicieli. I to będzie na tyle w tym odcinku. Tylko niech nam tutaj się... zrobi. Okej, dobra. Wybierz właściciela i to będzie tak. Będzie Artur i będzie Wiktoryna. Tak, dobrze, żebym się nie pomylił, gdzie jest... gdzie jest któryś z nich? Tu, Wiktoryna. Czemu ty tu śpisz? Albo nie masz gdzie. Okej. Chwilę. Social Lover. Julian Artur Pankrac. Okej. To w sumie wszystko. Tu jeszcze. Niech tutaj wszystko już dokończą. Bardzo na szybko. No, come on, kończcie to szybko. Dobra. To w sumie już dokończymy to w kolejnym odcinku, ponieważ ten odcinek i tak już się troszeczkę przedłużył. Tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. Oczywiście piszcie, jeżeli chcecie dołączyć do kolonii. Ja są już zakupione miejsca do przodu, ale tak jak cały czas powtarzam, piszcie cały czas, gdyż być może będziemy mieli jeszcze więcej kolonistów i po prostu się załapiecie. Oczywiście kto pierwszy, to lepszy. No i tak jak mówiłem, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.